Bobo, zlituj się nad mym zdruzgotanym sercem. Powiedz mi, czemu tak siedzisz bez adoracji? Mam nieodparte wrażenie, że się martwisz. No widzę właśnie, łazisz tu przed mym dziobem i powietrze zabierasz. A ja się nie martwię, ja kontempluję. Nie martwisz? To dlaczego tak wyglądasz, jakbyś to robiła? Nie wiem. Napisałam książkę i chcę ją wydać, dlatego... Co? Ty napisałaś książkę? Ale świetnie, ale cudownie. Powiem wszystkim, wiecie? Sowa napisała książkę. A, że ja cię znam, to będę sławny, rozchwytywany, pożądany, ulala. Zaraz, to dlaczego się martwisz? A, napisałaś smutną książkę. Tak smutną, że cię zmartwia. Zmartwia cię na martwość. Nie, debilu. Książka jest fantastyczna, wesoła, mądra. Chodzi tylko o to, że zmieniłam zdanie i to... Co? Już zmieniłaś zdanie? I nie będziesz wydawać książki? Oh no! Nie będę sławny. Będę wydawać, tylko z innym zdaniem. No, mówisz, że zmieniłaś zdanie. No bo zmieniłam. I teraz nie wiem, które wybrać. Czy ja muszę ją rozumieć, żeby ją puknąć? Tak, słuchaj, nosowo ten teges, to poważna sprawa jest. Musimy ją dogłębnie rozpatrzyć, zbliżyć się jakoś do jądra problemu. Ja, jako wykwalifikowany psychoterapeuta, proponuję ulżyć ci w bólach. Roztwórz się, kochana, i powiedz mi wszystko od początku do końca. Zapewniam, że twoje słowa są miodem w moich uszach, a twa obecność jest jak... Słuchaj no, a nie kłap dziobem. Tak więc... Na początku było słowo, wyobrażenie, idea. To jedno zdanie znaczy. A teraz pojawiło się inne, które temu pierwszemu zaprzecza. Chociaż to samo znaczy. I dumam teraz, które zdanie z tych dwóch wybrać. A ta, aha, słowo, to imponujące, jak elokwentna jest twa inteligencja. Wytłumacz mi jednak, proszę, to detaliczniej, że tak powiem. Nie wiem, czy pozwoli ci na to, to coś, co... Trudno by było odnaleźć pod twym grzebyczkiem. No ale dobrze, spróbujmy. Tak więc pierwsze zdanie mówi o tym, że jest Bóg, Stwórca, a ty jesteś dzieckiem Boga. Co? To ja jestem adoptowany? Idiota jesteś. Kura jest Bogiem, a jej jajko to ty. Zgadza się? No zgadza. A teraz zmieniam to zdanie, bo objawiło się drugie, które znaczy to samo, tylko brzmi inaczej. Tak, tak. I jak ono brzmi, Sowo?
A więc tak brzmi, to ty jesteś kurą. Co? O, wypraszam sobie, w moich żyłach płynie królewska kogucia krew. Jestem kogutem od prahistorii. Jestem zabytkowy, drogocenny, a nie jakaś tam kura. O, dziękuję bardzo. Teorie spiskowe mnie nie interesują. Ja też zmieniam teraz zdanie. I te twoje wszystkie zdania mam w dupie. Ciebie też mam w dupie. Wszystko mam w dupie. A więc jesteś Bogiem.